Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich, pokój wam, zatrwożonym i wylęgłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem, dotknijcie się mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz, gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i by pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy jeszcze byłem z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma i rzekł do nich Tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z zmartwychwstanie. W imię jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy, wy jesteście świadkami tego. Szczęść Boże! Zapraszam na krótką refleksję biblijną Ewangelia Łukasza, rozdział 24, od wersetu 35 do 48. Jest to czytanie Ewangelii na trzecią niedzielę Wielkanocną. Ta scena Ewangelii znajduje się pod sam koniec Ewangelii Łukasza. Zamyka taki tryptyk, czyli trzy sceny, które idą po kolei, poczynając od sceny Pustego Grobu, później uczniów, którzy wracali do Emaus. I ta obecna scena jest kulminująca. Oczywiście w lekcjonarzu pierwsze zdanie mamy, uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. To zdanie właściwie należy do tej drugiej sceny, gdy uczniowie wracali z Emmaus. Wszystkie te trzy sceny jako tryptyk możemy połączyć w, tym, w tej kwestii rozumienia pism i wypełnieniu się pism. Dlatego w taki sposób również spojrzymy na to. Z kolei Ostatnie wersety w lekcjonarzu, które mamy podane, wersety 47 i 48, już nawiązują do tego, o czym Łukasz będzie pisał w dziejach apostolskich, o głoszeniu Ewangelii, który rozpocznie się od Jerozolimy. Ponieważ w Ewangelii Łukasza e, zasadnicza część Ewangelii skupiała się na tym, że Pan Jezus kroczył, szedł do Jerozolimy, aby wypełnić Pisma. Teraz od Jerozolimy Ewangelia będzie głoszona na cały świat. Spojrzyjmy teraz krótko na te dwie wcześniejsze sceny triptyku, czyli tych trzy scen, które łączą się razem, a z tej perspektywy rozumienia pism i wypełnienia się ich. W scenie pustego grobu najpierw mamy odnośnie niewiast Marii Magdaleny i pozostałych słowa, które usłyszały. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w kalilei, syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany. Lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. stanie. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu. Oznajmił to wszystko jedenastu i wszystkim pozostałym. I później czytamy dalej. Lecz te słowa wydały im się czczą gadaniną, nie dali im wiary. Apostołowie, uczniowie nie uwierzyli to, co widziały i o czym mówiły Maria Magdalena i pozostałe niewiasty. Z kolei sam Piotr, Udał się do grobu, wybrał się i pobieg do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, e, dziwiąc się temu, co się stało. Z kolei scena z uczniami do Emaus, e, gdy Pan Jezus zbliżył się do nich, czytamy w wersecie 16, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. Od wersetu 22 nawiązują do sceny poprzedniej, na to jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazły jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, że on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiedziały, ale jego nie widzieli. Możemy widzieć, że ci uczniowie, mimo że już mieli kolejne informacje, dalej nie wierzą w fakt zmartwychwstania. I później Pan Jezus mówi do nich: oni nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż z Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do Swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb i odmówił błogosławieństwo, i połamał go i dawał im. Wtedy Oczy im się otworzyli i poznali Go, lecz on, on zniknął z ich oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej scenie podkreślony jest fakt, że z jednej strony ich oczy były jak na uwięzi, zamknięte, nie, nie mieli możliwości rozpoznania Jezusa, a później w geście eucharystycznym mamania chleba, Rozpoznali Pana Jezusa i zrozumieli, że tak jak Pan Jezus wyjaśniał im pisma, wtedy nawet ich serca w jakiś sposób specjalny odpowiadały na to, dopiero w tym momencie uświadomili sobie ten fakt. Odnośnie wypełnienia się pism moglibyśmy się również odwołać do początku Ewangelii rozdziału 4 wersetu 21 w scenie gdy pan Jezus przychodzi do Nazaretu czytając w synagodze ze zwoju księgi proroka Izajasza odnosi te słowa do siebie mówiąc dziś spełniły się te słowa pisma które słyszeliście w perspektywie tych trzech scen możemy powiedzieć że z punktu widzenia ludzkiego Uczniowie mieli wielką trudność zrozumienia, uwierzenia w fakt zmartwychwstania. Nie wierzyli świadectwu kobiet. Uczniowie z Emaus, mimo że spotkali Jezusa osobiście, nie rozpoznali go, tylko w geście eucharystycznym, nawet gdy wyjaśniał pisma, nie rozumieli ich, ale dopiero po geście eucharystycznym w końcu zrozumieli. Nawet teraz, w tej scenie dzisiejszej Ewangelii, widząc Jezusa zmartwychwstałego. Pan Jezus ukazał im swoje ręce i nogi. Jeszcze nie wierzyli, dlatego w wersie 41 czytamy, lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, pełni byli zdumienia, rzekł do nich, macie tu coś do jedzenia? Pan Jezus musiał wykonać jeszcze kolejny gest, jedząc kawałek pieczonej ryby, aby udowodnić im, że rzeczywiście jest martwych stałem. Dlatego też słowa w wersie 45, tym, wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. Innymi słowy, nie mogli dojść do pełnego zrozumienia i wiary w zmartwychwstanie Pana Jezusa, ponieważ do tego potrzebowali też specjalnej łaski, specjalnego oświecenia. Pragnę wszystkim życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii. Szczęść Boże.